Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrick, a w dzisiejszym odcinku wraz z moim gościem specjalnym, Lego Wojtkiem. Cześć, z tej strony Lego Wojtek. Będziemy rywalizować na to, kto zrobi lepszego moca. A o jakiej tematce teraz to ustalimy. Wojtku, jakie są twoje propozycje w kwestii tego, co będziemy budować? Jaki masz pomysł na tematykę konstrukcji? No, myślę, że jak już jutro mamy koniec roku, no to taka tematyka będzie jak najbardziej okej. To bierzmy się za budowanie naszych konstrukcji. Domyślam się, że nie każdy na pierwszy rzut oka zobaczył, co moja konstrukcja przedstawia, dlatego dokonam się takiego przedstawienia. Ogólnie jest to taki bardzo abstrakcyjny moc, bardzo abstrakcyjny. Uważam też, że kreatywny przy tym, już wam mówię, co to jest. Ten moc przedstawia panią, która odpaliła fajerwerkę, na której następnie uniosła się pani w przebraniu kredki i ona na tej białej tablicy, karty, cokolwiek, no po prostu tablicy, zapisuje rok 2023. 3. A jak widzicie, jest już chyba 2, jest już 0, tworzy się dwójka, jeszcze nie jest zrobiona trójka. No po części też wynikało z tego, że zabrakło mi tego typu fioletowych elementów, ale oficjalnie uznajmy, że to było zaplanowane, żeby ona jeszcze cały napis kończyła pisać. To są oczywiście fajerwerki. Tutaj te transparentne klocki to w domyśle ma ich być nie widać, ma to po prostu być nic. A tutaj te kolorowe to już rozprysk fajerwerki podwójny, bo tutaj się zrobiło jeden, na którym ta kredka stoi i jeszcze u góry, więc to jest jakieś dobrej jakości fajerwerka. Wszystkiemu przyglądają się figurki takie bardziej specjalne. Użyłem tutaj takich ciekawszych figurek z mojej kolekcji, tych głównie z serii minifigurek, tam gdzie są te wszystkie przebrania. Mamy tutaj mopsy w dwóch kolorach, z nimi też jest także mały buldożek, figurka w przebraniu kaktusa, żyrafa, mamy tam panią z The Lego Movie, saszetek, mamy lisa, mamy lamę oraz mamy klauna. Oni wszyscy, jak widzicie, patrzą w górę, czyli obserwują całe widowisko polegające na tej fajerwerce, na której stoi pani kredka. Powierzchnia jest dwukolorowa, jest zrobiona z plejtów szarych w dwóch odcieniach, jasnym i ciemnym, naprzemiennie, mniej więcej tak one są dane. Na ten słup cały stoi na podwyższeniu takim zielonym, o tutaj jest takie zielone podwyższenie, a mało tego ten słup jest pokryty, tam z tyłu są oczywiście te elementy czarne słupu, a z przodu jest otajlowany. Bardzo dziękuję za to, że mogłem wystąpić w tym odcinku pojedynku na moce. Tematyka była sylwestrowa, dlatego zbudowałem właśnie takiego oto mocka. Przedstawia on po prostu powitanie nowego roku. Jest tutaj burmistrz miasta, są tutaj ludzie, którzy po prostu wspólnie z burmistrzem witałem ten nowy rok. Są tutaj fajerwerki, jest tutaj również duża przestrzeń, jest tutaj duży kawałek śniegu, który po prostu ten sylwester padał. Ciekawe, czy tak będzie u nas. Ciekawe, czy tak będzie u nas w sylwestra. Mam nadzieję, że tak. W sumie fajnie by było nowy rok w śniegu powitać. Myślę, że to by było fajne. Ale zobaczymy, czy tak będzie. Chyba się tak na razie nie zapowiada.
No i co ten moc przedstawia? No przedstawia on, jak już przed chwilą powiedziałem, powitanie roku. Jest tutaj też również taka barierka, która no, to jest bardziej taka w celach bezpieczeństwa. Jest również tutaj policjant, który też pilnuje właśnie tego, żeby nikomu się tutaj niczego nie stało. Są również tutaj dwie, a w zasadzie trzy, bo jedna jest również w kubku, trzy petardy i jakiś worek, w którym również pewnie się znajdują petardy. Sam moc wykonałem techniką freefall. Najbardziej jestem zadowolony z efektu śniegu. W sumie fajnie mi to wyszło. Tak mi się wydaje. Resztę, no resztę wiadomo, już nie robiłem freeformu, bo myślę, że to nie było potrzebne, tylko tutaj było tak bardziej detalicznie. Po tamtych stronach już tego nie robiłem. No i wiadomo, no tutaj są po prostu figurki, nic tutaj się z tej strony nie dzieje. Głównie się tutaj dzieje wszystko z tej strony. Natomiast jeszcze dodałem tutaj lampę, która również jest ośnieżona. Oczywiście o taki detal musiałem zadbać. Myślę, że to w miarę drobny, ale w sumie fajny detal, bo mogłem tu też pominąć i zrobić po prostu ją w kolorze szarym. No i tutaj również jest trochę śniegu. Bardzo dziękuję moc za nominację, a bardziej za występ w tym odcinku, za możliwość wystąpienia w tym odcinku. Przede wszystkim życzę Ci powodzenia i pozdrawiam wszystkich Twoich widzów. Ten pojedynek na moce dobiegł końca. Piszcie w komentarzach, który z mocy, mój czy Lego Wojtka, który z mocy o temce sylwestrowej jest Waszym zdaniem kreatywniejszy i lepiej zbudowany. No przypominam, oceniamy w dwóch kwestiach. Po pierwsze, jak jest zbudowany, ale też dużą uwagę trzeba zwrócić na to, na kreatywność. Dlatego w tych dwóch aspektach oceniajcie nasze prace i piszcie w komentarzach, kto Waszym zdaniem szczerze zrobił lepszą pracę. Ja już Was żegnam, Lego Wojtek Was już też żegna. Cześć!